Witam serdecznie, powracamy z naszej serii Polska od oceanu do oceanu. W poprzednim odcinku podbiliśmy całą tutaj Amerykę Środkową. Teraz powolutku wybijamy się w terytorium Meksyku. Afryka jest niemalże cała w naszych rękach. Upewnijmy się, że mamy tutaj odpowiednie rozkazy. Chcemy w całości tutaj podbić te nieliczne terytoria, które jeszcze tutaj w naszych rękach się nie znajdują. Dalej rzucamy okiem na nasz front azjatycki. Jak widać, jesteśmy o krok od zdobycia portu w Ceylonie, gdzie nasze jednostki zdobędą zapasy i będą w stanie unicestwić resztkę obrońców tej wyspy. Dalej, Misiu świetnie sprawuje się w ataku na terytorium holenderskie. Dla pewności wydajemy tutaj jeszcze specyficzne rozkazy, aby się przypadkiem Misiu nie pogubił. Ponieważ tutaj już może ten plan może nie zostać do końca zrealizowany. Zwyczajnie dlatego, że gra myśli odrobinkę inaczej niż my, jeżeli chodzi o realizowanie takich planów, gdzie gdzie ten plan ataku zakłada przekroczenie tutaj takiej przeprawy. Dalej będziemy chcieli niedługo przerzucić tutaj naszą flotę i spróbować walczyć ze wszystkimi flotami alianckimi, które tutaj jeszcze mogą się w tym obszarze przewijać. Spróbujemy rzucić wyzwanie flocie australijskiej, nowozelandzkiej, holenderskiej oraz jakimś resztkom Royal Navy. Miejmy nadzieję, że tego nie pożałuje. Być może stracimy całą flotę. Zobaczymy. Zobaczymy. Pamiętajmy, że jest ona i tak już dość mocno osłabiona. Nie udało nam się jeszcze jej odbudować do jej dawnej potęgi. Widzę, że tutaj jedna z tych flot powstaje, ponieważ najprawdopodobniej tak, część naszych nowych jednostek jest wysyłana automatycznie, czyli tworzy nowe floty. My chcemy, aby wszystkie, dosłownie wszystkie jednostki, wszystkie okręty, jakie wybudujemy, trafiały do naszej głównej floty. Dobrze, dalej, aby nie zapomnieć, chcemy przygotować infrastrukturę pod nasz przyszły atak na USA. Dlatego rozbudowujemy tutaj sieć dróg i właśnie rozbudujemy całą infrastrukturę, która umożliwi nam zgromadzenie tutaj zapasów, zgromadzenie jednostek, przeszkolenie tych jednostek. Dosłownie zrobienie wszystko, co sobie zażyczymy. Mamy wystarczający zapas tutaj fabryk cywilnych, aby budować naraz wszystkie te sieci dróg, sieci infrastruktury naraz. Jednocześnie nawet kilka spośród tych fabryk cywilnych pracuje jeszcze nad rafineriami
paliw syntetycznych. Ponieważ do momentu, w którym podbijemy USA, nie będziemy mieli wystarczającej ilości ropy. A w momencie, w którym podbijemy USA, to tak naprawdę, moi drodzy, gra jest praktycznie ukończona, ponieważ nie ma takiej możliwości, aby ktokolwiek był w stanie rzucić nam choćby teoretyczne wyzwanie. Widzę, że udało nam się zatopić tutaj kilka okrętów prawdziwej floty przeciwnika. Spróbujmy przejąć to lotnisko. Jeżeli uda nam się przejąć to lotnisko, powinniśmy być w stanie dorzucić jeszcze tutaj troszeczkę bombowców i myśliwców. Być może polepszy to naszą sytuację w celu wyszukania tych flot alianckich. O, widzę, że otoczyliśmy tutaj oddziały amerykańskie. Wybijmy je, czy raczej zmuśmy do odwrotu, ponieważ mają port, mogą się wycofać na morze, więc niestety nie zniszczymy tych dywizji amerykańskich. Teraz możemy przerzucić wszystkie nasze siły na obszar działań tutaj na główny front przeciwko Meksykowi. Ok, następne lotnisko przejęte. Rzućmy kolejne 400 bombowców z rezerw w celu wytropienia i wypłoszenia tutaj flot alianckich z obszaru Morza Karaibskiego. Jak widzicie, większość naszych misji, naszych skrzydeł nie ma wystarczającego zasięgu, więc ich skuteczność jest bardzo, ale to bardzo ograniczona. Najprawdopodobniej stąd wynika fakt, iż nie zatopiliśmy, nie mamy żadnych praktycznie sukcesów w zatapianiu tutaj tej alianckiej floty, która na tym obszarze cały czas się kręci. Za to wzdłuż wybrzeża Brazylii zatapiamy co już konwoje. Tak samo tutaj wzdłuż wybrzeża Indii i w okolicach tychże wysp, w okolicach Singapuru. Widzę, że mamy tutaj jakieś floty, których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Spróbujmy rzucić 200 bombowców morskich. Zobaczmy, z kim będziemy mieli tutaj do czynienia. Czy będziemy chcieli przesunąć nasze floty tutaj, aby właśnie się z nimi rozprawić, czy będziemy mogli zostawić ich. Nie będzie miało to żadnego dla nas znaczenia. Przekonamy się o tym. Niebawem Peru powinno dość szybko upaść. Nie ma to znaczenia, ponieważ wojna z niedobitkami osi zakończy się dopiero, gdy zaatakujemy Republikę Dominikany, a nie możemy zaatakować Republiki Dominikany, ponieważ armia, tudzież raczej flota amerykańska, pilnuje tego akwenu i uniemożliwia nam desant. Jest to odrobinkę niefortunne, ale powinniśmy sobie z tym prędzej czy później poradzić. Na ten lub inny sposób. Zobaczymy jeszcze, jak to się ułoży. Dalej chcielibyśmy zorganizować tutaj sobie pewne oddziały dalsze, które chcielibyśmy przerzucić na
front amerykański, aby wesprzeć natarcie, gdy to natarcie dojdzie do granic między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, ponieważ wówczas będziemy potrzebować znaczących ilości dywizji, aby utrzymać tak szeroki front. Na chwilę obecną, pchając na obszarze, w którym graniczy ze sobą ledwie kilka regionów, możemy sobie pozwolić robić to armią, która ma ledwie ile? Powiedzmy 15 dywizji i wygrywać, ale w przyszłości będziemy potrzebowali co najmniej 40-50 dywizji, aby po pierwsze zabezpieczyć samą granicę, a po drugie właśnie nie tracić impetu na tarcie. Tak więc powiedzmy jeszcze tych 14 dywizji będzie nam niezbędnych. Powiedzmy, że wydamy dość prosty rozkaz. Macie wyruszyć tutaj. Ta armia powinna sama to zrealizować. Nazwijmy po prostu armię. Nie mam, szczerze mówiąc, tutaj pomysłu. No, nie fajnie wygląda ten właściwy system numerowania armii. Dobrze, możemy powiedzmy te jednostki przerzucić do nowej armii i zmniejszyć tutaj linię odwrotu, tylko że musimy do tego wybrać nominalną armię, która na tej linii odwrotu się znajduje. Mają za mało sił, aby całą tą linię osłonić. I będzie to znów rozkaz garnizonowania na tym obszarze. Chcemy, aby nasza armia nie próbowała przepłynąć poprzez Morze Karaibskie, ponieważ tam zostaną zniszczeni. Chcemy, żeby ta armia właśnie przepłynęła sobie przez akweny w pełni kontrolowane przez nas. I wówczas będziemy mogli im wydać rozkaz przemieszczenia się w głąb tutaj kontynentu w odpowiednie miejsce. Dalej. Chcemy już pozwolić, aby czas zaczął płynąć. Kolejne z małych państwek skapitulowało. Przegrupowujemy nasze oddziały na froncie tutaj, na obszarze Afryki, aby zmiażdżyć resztki oporu przeciwnika. Jak widzicie, walczymy tutaj głównie na pustyni, co znacząco ogranicza naszą skuteczność i szybkość tejże ofensywy. Zaraz, gdy tylko wszystkie nasze oddziały dotrą na front meksykański, spróbujemy zaatakować przeciwnika. Widzę, że tutaj AI bardzo dzielnie jedną dywizją atakuje tych dywizji 5, więc dzielna sztuczna inteligencja jest dzielna, ale za to nie jest w stanie na przykład zaatakować pustego obszaru, który wręcz się o to prosi. Jak naprawdę musicie już rozumieć, dlaczego cały czas na tą sztuczną inteligencję narzekam. Nie da się nie narzekać na to, co cały czas tutaj gra próbuje nam zrobić, szczególnie gdy nie mamy kontroli nad akwenem morskim. Gra nie pozwoliłaby nam wykonać inwazji morskiej, ale i tak przerzuca nasze siły drogą morską. Czyli jeżeli tutaj byłaby jakakolwiek flota aliancka, to te dywizje byłyby martwe.
To jest... Pozostawię to już bez dalszych komentarzy, ponieważ musiałbym przejść na język niecenzuralny. Dlatego wolałbym w nagraniach uniknąć. Ceylon zaraz powinien zostać pełno tutaj odbity. Zajmijmy port i wymuśmy na tych oddziałach ich pełną kapitulację. Doskonale. Alianci nie mają już praktycznie czego szukać w Azji. Mają jeszcze swoje wysepki, swoje bazy, ale tak naprawdę wszystkie istotne strategicznie obszary zostały przez nas zdominowane i przejęte. Zdobyliśmy jeszcze odrobinkę ropy, ale w międzyczasie zdążyliśmy zwiększyć nasze zapotrzebowanie, więc nie odczuwamy tego. Kolejne konwoje zatopione i kolejne nic ciekawego. Konwoje. Przeglądam od czasu do czasu te raporty, ponieważ szukam... Ponieważ, moi drodzy, szukam tutaj informacji na temat przemieszczania się wrogich flot. Widzę, że musimy pozbyć się wreszcie Malty, z której to alianci wysyłają bombowce morskie zatapiające nasze konwoje. To jest ostatnia baza aliancka na terenie Morza Śródziemnego. I jest to ostatnia baza, ostatni przyczółek aliancki na terytorium Starego Kontynentu. Wszystkie inne kraje są neutralne lub po naszej stronie. Gdyby któryś z nich okazał się tak głupi, aby sprzymierzyć się z aliantami w momencie ich upadku, dysponujemy tutaj garścią dywizji, które umożliwią nam natychmiastową anihilację takiego państewka. Pamiętajmy, że taki przeciętny stosunek sił to jest, powiedzmy, 5 do 1. Jedna nasza dywizja jest w stanie rozprawić się z 5 dywizjami przeciwnika. I w końcu zaczynamy zatapiać okręty tej floty armii, gdzież marynarki raczej Stanów Zjednoczonych. Jak widzicie, i konwoje, i pancerniki są przez nas zatapiane. Więc być może, jeżeli taki trend się utrzyma, zatopimy jeszcze kilka kolejnych pancerników, spróbujemy naszego szczęścia w trakcie bitwy morskiej. Mamy wolne fabryki, ale większość z nich jest... Wszystkie te wolne są na pewno uszkodzone, ponieważ część tych, które próbujemy używać, jest również uszkodzona. Dalej. Co my możemy tutaj jeszcze, moi drodzy, zrobić? Z planowania właściwie już nic. Wszystko, co możemy chcieć robić, to pozwolić, aby czas dalej płynął. Oj, atakowano nas tutaj, jako zajmę się wycofać. Potrzebujemy więcej sił w tym punkcie, ponieważ chcemy atakować wzdłuż najbardziej osłabionych punktów naszej granicy. Jeżeli przejmiemy ten port, będziemy w stanie zwiększyć ilość sił na granicy. Przeciwnik nas kontratakuje.
tylko że używa, nie wiedzieć czemu, do tej walki bardzo, bardzo słabego generała. I my przegrywamy właśnie tylko i wyłącznie dlatego, że nie zapewniłem tutaj nam wsparcia powietrznego. Sądzę, że jest to dobry moment, aby wydać nasze doświadczenie. Doświadczenie morskie, aby stworzyć najlepszy właściwie już lotniskowiec, jakim będziemy zainteresowani. Czyli tworzymy nowszy lotniskowiec, który kosztuje tyle samo, ale jest w stanie pomieścić na swoim pokładzie o 17 maszyn więcej, ma lepszy pancerz i jest solidniejszy. Będziemy chcieli dalej również zakończyć produkcję tych starszych lotniskowców. Wyprodukujemy jeszcze te, które znajdują się w trakcie, ale gdy ich produkcja się zakończy, będziemy chcieli na ich miejsce zacząć produkować ulepszone lotniskowce. O 17 więcej maszyn w powietrzu to jest naprawdę znacząca różnica. Jakby to ująć, najgorszy lotniskowiec, ile jest w stanie maszyn w powietrze wypuścić? 45, czyli można powiedzieć, że prawie że połowa pojemności najgorszego lotniskowca jako bonus. To naprawdę nie jest zły wynik. Przerzucił nasze siły tutaj. I hajmy, skoro nie mamy nic lepszego do roboty. Chcemy tutaj umieścić wsparcie powietrzne. Rzucamy nasze myśliwce do walki w przestworzach. Momencik, my powinniśmy mieć wsparcie. Tak, my mamy wsparcie powietrzne. Źle przeczytałem te adnotacje. Mój błąd. Braki w zaopatrzeniu? Skąd te braki mogą się wywodzić? Przecież cały czas przerzucamy tutaj całość wymaganego zaopatrzenia. Być może są to... Te braki są związane z walką ciągle. I faktem, że nasza stolica znajduje się na tyle daleko, bo ponieważ wszystkie zasoby są przerzucane ze stolicy. Musimy mieć... pokażę wam. Musimy mieć ścieżkę z naszej stolicy. Jak widzicie, podświetlają się wszystkie prowincje na drodze tych zasobów. Musimy mieć ścieżkę prosto z naszej stolicy. Tym samym te zasoby właśnie z tej stolicy są wysyłane, więc jeżeli na przykład złożą zapotrzebowanie zaraz po tym, jak zużyją te zapasy, to chwila musi upłynąć, zanim te zapasy, właśnie ten ekwipunek zostanie tutaj dostarczony. Znów wracamy tylko do niszczenia pojedynczych konwoi. Gdzieś się tutaj ta flota amerykańska kryje. Ale kryje się dość skutecznie. 40 wielkich okrętów. I my mamy 71% dominację w przestworzach. Tylko i wyłącznie dlatego, że nasze maszyny nie są w stanie pokryć całego obszaru i patrolować całego obszaru, gdyż znajdują się na krawędzi swojego efektywnego zasięgu. Pozwólmy, by tutaj bitwy się jeszcze chwilę toczyły. I znów rzućmy okiem, jak wygląda sytuacja. W Azji. Wygląda na to, że przeciwnik nie był w stanie... Oj, przeciwnik przerzucił tutaj jakieś siły? Przerzucił tutaj jakieś... Hmm.
Nie jestem pewien, jak mam interpretować tą czerwoną ramkę. Nie mamy dominacji w przestworzach, która zapewniałaby nam bezpieczeństwo na morzu. Chyba tak to należy interpretować. Ale trudno mieć tutaj pewność. Chciałbym przerzucić moją armię tutaj i przygotować desant drogą morską na tą wysepkę. Będziemy chcieli przejąć tutaj całą gumę i całą ropę, jaką przeciwnik na tym obszarze dysponuje. Jak widzicie, to będzie 28 jednostek gumy i przeszło 200 jednostek gumy. Ropa, guma. Nie wiem, czy w takiej kolejności powiedziałem, w takiej kolejności powinienem powiedzieć. Z tego, co widzimy, tutaj mamy... Przeciwnik nie ma tutaj żadnych flot, więc powinno to być bezpieczne. Przeciwnik ma przewagę w przestworzach tutaj, ponieważ my nie zdecydowaliśmy się rzucić żadnych maszyn. Rzućmy kilka tych maszyn, ponieważ czemu nie. Możemy użyć pustułek floty, ponieważ mamy ich olbrzymi zapas. Nie są one aż tak dobre jak zwykłe myśliwce, ponieważ muszą poświęcić część możliwości na potrzeby dostosowania ich do warunków panujących na pokładzie lotniskowca. No ale są wystarczająco dobre do tego zadania. Możemy jeszcze rzucić troszeczkę bombowców taktycznych, aby wspomóc nasze walczące oddziały, nie żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Mamy olbrzymią przewagę, przeciwnik nie ma wyposażenia, organizacji jest fatalnie dowodzony. Dokładnie, nasz generał jest geniuszem i generał powinien powrócić do szkoły oficerskiej. Jeszcze chwileczkę pozwolimy, aby tutaj czas płynął. Peru kapituluje, więc możemy przerzucić wszystkie nasze siły Armii Czerwonej na front meksykański. Zostaje już tylko Republika Dominikany po stronie niedobitków państw osi. My możemy dalej tutaj pchać wzdłuż wybrzeża. Przeciwnik fatalnie tutaj zarządza swoimi armiami, pomimo tego, że ma przewagę w ilości dywizji, tak powiedzmy 3 czy 4 do 1, my i tak impet naszego natarcia nie został jeszcze stępiony. Chociażby rzućcie okiem na to, jak wygląda ta bitwa. Generałowie są sobie równi. Przepraszam, generał ma równe umiejętności tutaj z marszałkiem polnym. Atakujemy jedną dywizją z dwoma przeciwko tych dywizji większej. Przeciwko było 7. Przeciwko powiedzmy 12 dywizją atakowaliśmy tutaj. Bez większego problemu ten atak udało nam się wykonać. Przełamaliśmy ich opór i kontynuujemy naszą ofensywę. Przede wszystkim bardzo, bardzo dużym czynnikiem, który nam to umożliwia, jest zbadanie przez nas systemów noktowizyjnych w całości, czyli mamy 25% bonus przez 12 godzin każdego dnia. Czyli powiedzmy, że mamy o 12,5% nasze wojska ogółem, usiedniając się sprawuje. Jak widzę, zapomniałem ulepszyć naszych dywizji wsparcia, więc otrzymujemy większe straty i mamy gorszy zwiat niż powinniśmy mieć. Kolejny z moich przeoczeń. Jak widzicie, od momentu, w którym już pokonaliśmy zarówno
Sowietów, jak i nazistów. Rozluźniłem tutaj swoje podejście do tematu. Nie musiałem aż tak bardzo o wszystko dbać, gdyż wiedziałem, iż alianci nie mają praktycznie już z nami szans. Dlaczego? Ponieważ tak funkcjonuje AI w tej grze. Ma tak wiele niedociągnięć, że nie ma możliwości stanąć na równi przeciwko graczowi. No cóż, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym najprawdopodobniej będę starał się już jak najmniej gadać, jak najwięcej robić i powinniśmy połknąć cały Meksyk i rozpocząć ofensywę w głąb Stanów Zjednoczonych. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.